Albert Odzimkowski na Wieczorze Walk R8. Wybacz, że drugi raz robimy ten wywiad, ten live, coś tam na początku nie do końca wyszedł. Jeszcze raz, no, muszę powtórzyć te pytania. Widzę, że nawet tak naprawdę ciężko ci się chodzi, więc... Nie, no tak, że tak powiem, jeśli chodzi o takie funkcjonowanie w ciągu dnia, no to jest spoko. Najgorzej jest w nocy, po prostu... No, ciężko mi po prostu przespać jednym ciągiem więcej niż godzinę. No. Miałeś już podobną kontuzję, czy to jest coś nowego w twoim wypadku? Jak to się stało? Z kim to się stało? To znaczy, to było po treningu zapasów. Ja tak po prostu nie myślałem na początku, że to jest jakaś kontuzja taka bardziej mięśniowa, no ale okazało się, też nie chcę za dużo mówić, bo też nie jestem lekarzem, czekam na końcową taką diagnozę. Okazało się, że po prostu jest to jednak coś, że powiem, bardziej poważnego. Powiedz, jak przyjęcie tym razem po raz drugi właśnie w Albuquerque, jak ci się trenowało, z kim ci się najlepiej trenowało i w ogóle jak tam był klimat? No to jeśli chodzi o sam klimat, no to jak najbardziej super. Cieszyłem się, że zostaliśmy przyjęci, tak jakbyśmy byli po prostu częścią tej rodziny. Trenerzy dobrze mnie pamiętali sprzed roku, tak samo i zawodnicy. Najczęściej pomagałem po prostu, teraz dociążałem końcówkę kowboja. Też miałem okazję pokulać się z Johnem. John to tak, ja uważam go zapaśniczym kosmitą. Był tam Kevin Szaflarski zaraz razem z tobą? Też był również Kevin. Miał okazję, z tego co widziałem, dużo trenować z Johnem. John mu dużo, że tak powiem, pomagał. Też często rozmawiali sobie po treningu. Ogólnie John jest taki prywatnie takim bardzo ciepłym zawodnikiem i naprawdę służy pomocą, jeśli chodzi w ten sposób. Jest taki naprawdę otwarty i w żaden sposób nie zamyka się na nikogo. Jak w takim razie, to powtórzę również to pytanie, te różnice treningowe właśnie w Stanach Zjednoczonych, która jest taką mekką właśnie, a Polsce, gdzie jedni zawodnicy właśnie mówią, że wystarczy im trening w Polsce, że mogą tu zrobić wszystko na najwyższym poziomie, inni z kolei, tak jak ty, potrzebują po prostu wyjechać. Jak to jest twoim zdaniem właśnie, czy można się u nas przygotować na światowym poziomie, czy trzeba wyjeżdżać jednak? Znaczy, oczywiście uważam, że można się przygotować jak najbardziej na światowym poziomie. Tutaj tak samo przygotowują się chłopaki do walk w UFC na terenie kraju. Ja miałem akurat okazję wyjechać. Bardzo dziękuję wszystkim moim sponsorom, a także przede wszystkim moim kolegom, przyjaciołom, którzy umożliwili mi ten wyjazd i którzy po prostu mocno we mnie wierzą. Dla mnie, wiadomo, to jest też taka możliwość zobaczyć, podejrzeć, jak trenują najlepsi na świecie. Trenują zawodnicy, którzy walczą tam, gdzie ja marzę, żeby walczyć. I... Słychać, w porządku, nie przejmuj się. Tym razem słychać. No. I po prostu mieć bezpośredni kontakt z tymi zawodnikami z tego absolutnego topu. I przede wszystkim właśnie trenować, bo tak jak naprawdę, jeśli jesteśmy w danym klubie i jesteśmy najlepsi w tym klubie, to ciężko po prostu znaleźć bodziec, który pozwoli nam się dodatkowo rozwijać. A tutaj jest tak naprawdę, że cały czas ci zawodnicy najlepsi, przynajmniej w którejś płaszczyźnie, są w stanie nas podciągnąć. I ostatnie pytanie, Michał Więcek, który ciebie zastąpi, z którym walczyłeś, którego poddałeś 3 lata temu. Jak twoim zdaniem on się sprawdzi w tej walce z Fernando Gonzalezem? No ja kibicuję z całych sił Michałowi. Mam nadzieję, że wyjdzie zwycięsko. Michał jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, ma, że tak powiem, bardzo niestandardowe i super warunki jak na tą wagę. Minęło od naszej walki prawie 3 lata, więc jest zupełnie innym zawodnikiem. Wzmocnił się fizycznie i tak naprawdę uważam, że tutaj może naprawdę mocno zaskoczyć Fernando i uważam, że ma wiele, wiele atrybutów, żeby skończyć tą walkę nawet przed czasem. Bardzo dziękuję w takim razie, życzę bardzo mocno ze swojej strony powrotu do zdrowia. Oby jak najszybciej. Ja dziękuję tobie bardzo za wywiad i chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom, wszystkim moim ziomkom, kolegom, przyjaciołom i mojej narzeczonej. Nie chciałbym wymieniać, żeby nikogo nie obrazić, nikogo pominąć. Dzięki wielkie, a ja biorę się za siebie i wracam do zdrowia. Dzięki jeszcze raz.